Cześć, Marek, broker maszyny. Dzisiaj załadunek wysyłamy właśnie w IO27 do klienta. No i musimy to bezpiecznie załadować. Jak to bezpiecznie załadować? Najprościej najazdy aluminiowe. Tutaj mamy wysoką tradycyjną naczepę. Słuchajcie, przy wysokiej tradycyjnej naczepie najazd 3-metrowy to jest niestety troszkę za mało. No i na pewno zauważyliście pod spodem, cóż nam się tutaj dzieje. A no dzieje nam się tak, mamy ten moment przełamania. Poszło bardzo płynnie. Tutaj trzeba łyżką uważać, żeby nie skaczyć sobie najazdów. Pięknie, szybko, elegancko, bezpiecznie. O co chodzi z bezpiecznie? Słuchajcie, jak właściwie zabezpieczyć najazd? Widzicie gumy odbojowe? Bardzo ważne przy załadunku. One nie pozwalają postawić najazdu właściwie do końca na naczepie. Dlatego każdy najazd posiada szekle, żeby zabezpieczyć je do naczepy. Dzięki tym szeklom najazd nigdy nam się nie zsunie. Często zapytacie, jak właściwie zrobić w momencie, kiedy nie mam haków, kiedy mam przykładowo wywrotkę. Kiedy mam wywrotkę, wtedy mam dołączone do najazdów płetwy. Płetwy wsuwamy w te otwory i one nam wchodzą między burtę a podłogę i jesteśmy w stanie także właściwie zabezpieczyć, żeby ten najazd nam się nie odsunął. Wtedy jest troszkę szybciej, ale optymalne zabezpieczenie to jest takie, jak widzimy tutaj na zdjęciu, na filmie, bez żadnego problemu. Marcin, jak? Stabilnie? Bardzo dobrze. Ci się wszystko podoba. No ja wiem, że tobie się wszystko podoba, ale to chodzi nam o to, żeby pokazać chłopakom bezpieczeństwo. Warto założyć te pasy. Jak najbardziej nie podnoszą, nie latają, nie tłuką, nie łamią się. Słuchajcie, bardzo prosto, najazdy w tej chwili w ofercie Broker Maszyny. Będziemy wam dużo rzeczy pokazywać. I pamiętajcie o jednym, to jest standardowa naczepa, więc ona jest wyższa. Nie wpadnijcie na pomysł najazdów 3-metrowych. Myśmy przymierzali do tej naczepy 3-metrowe najazdy. Są za krótkie. Przy tego typu naczepie najazd 3,5-metrowy. Przy medze, przy niskich naczepach, przy niskiej ciężarówce najazd 3-metrowy. Na dużą wywrotkę 4x4 podniesioną do wręcz 4,5 metra. Dzięki wielkie. Do zobaczenia.